Cały ten film, który teraz oglądacie, jest jednym wielkim odniesieniem do reportażu zrealizowanego przez telewizję TVN, który znajdziecie w opisie. Żeby przybliżyć wam sytuację, opowiem, co tam się działo, tak w ogromnym skrócie. Grupy na Facebooku przedstawiło się jako coś niesamowicie negatywnego i w ogóle groźnego i strasznego, a jako przykład podało się tego typa, który pił wodę z toalety, tylko by dostać się do jednej z nich. Po pierwsze, dosłownie we wszystkim można znaleźć coś negatywnego i dosłownie ze wszystkiego da się zrobić coś negatywnego, bo wszystko można opowiedzieć w sposób obrzydliwy, negatywny i po prostu taki, że żyć się odechciewa. Widzisz tego psiaka? Tak się łasi do ciebie, taki jest w ogóle słodziutki, oczka czarne, tak się łasi do ciebie, w ogóle chce tylko, żebyś go pogłaskał. Mhm. Na pewno ma wszy i upierdoli ci nogę. Oczywiście, to że czasem mają miejsce jakieś wybryki, to już jest zupełnie inna opcja. Po drugie, przyłączanie się do grupy facebookowej nie jest niczym trudnym. Po prostu wchodzi się na jedną z nich, klika dołącz i po jakimś czasie stajemy się magicznie jej członkami. A tak w ogóle, to że jakaś grupa ma kategorię tajna, to nie znaczy, że mają miejsce tam jakieś szemrane interesy i w ogóle tam ludzie ćpają narkotyki i tak dalej, tylko najczęściej takie grupy zakładane są przez klasy, żeby po prostu mieć lepszy kontakt ze sobą. Po trzecie, do grup facebookowych naprawdę nie dołącza się po to, żeby zyskać popularność. No chyba, że ktoś jest kretynem albo jest cholernie łasy na lajki. Do grup dołącza się głównie po to, żeby znaleźć ludzi, którzy mają podobne zainteresowania, takie same pasje, by po prostu wymieniać się doświadczeniami. Sam widziałem grupy wsparcia, które uważam za naprawdę genialny pomysł, a czasem po prostu, by tylko mieć lepszy kontakt z youtuberem albo nieco popularniejszą osobą. Po czwarte, internet i w ogóle cały świat jest naprawdę pełen idiotów. I to, że ktoś wyśmiewa inną osobę albo poniża, albo tworzy tak zwane rajdy, by tylko komuś dojebać, bo jest przecież odważny w internecie, albo pije wodę z kibla, by dostać się do jednej z nich, to nie grupy robią z ludzi idiotów, ale oni sami robią ich z siebie. Po piąte, ja jestem Mati i dziękuję wam serdecznie za uwagę.